Bez utrudnień na drodze ekspresowej S86, ale na razie tylko w jednym kierunku, z Sosnowca do Katowic. We wtorek 15 listopada drogowcy zakończyli już pracę na tym odcinku. Dostępne są wszystkie trzy pasy. Prace trwają nadal na drodze z Katowic do Sosnowca i potrwają jeszcze do 24 listopada, mimo że powinny się już zakończyć. Powody opóźnienia tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wystąpienie opadów atmosferycznych, co prawda nie było ich zbyt dużo w okresie remontu, niemniej jednak te, które się w te dni, w które wystąpiły opady, no to były newralgiczne dni dla wykonawcy, bowiem w tym okresie akurat założył wykonanie robót bitumicznych. Koniec prac na jezdni z Sosnowca do Katowic to duża ulga dla mieszkańców, przede wszystkim tego pierwszego miasta. Przez ostatnie tygodnie, jadąc rano do pracy, musieli stać w długich korkach. Pasażerowie autobusów również. Znacząco wpływały na pogorszenie, no można powiedzieć, jakości usług, tak, bo planowość jazdy autobusu zgodnie z rozkładem jazdy to też jest jakość. No niestety opóźnienia były niezależne od nas i one potrafiły momentami dochodzić aż do godziny na danej linii komunikacyjnej, więc no utrudnienia były znaczne, wręcz ogromne. Sosnowieckie PKM zwraca jednak uwagę, że S86 jest drogą o ogromnym natężeniu ruchu i uruchomienie trzech pasów nie rozwiąże wszystkich problemów. Dla upłynnienia ruchu autobusów konieczne byłoby tu wprowadzenie buspasa.